Tylko RDN Małopolska. Dzień dobry, witamy ponownie, witamy z terenu. Znajdujemy się w Tarnowie przy ulicy Sitki, w pobliżu zespołu szkół niepublicznych, niepłatnych Siódemka. Jestem razem z naszym gościem dzisiejszym porannym, wicemarszałkiem Małopolski, panem Stanisławem Sorysem. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie marszałku, dotarł pan tutaj do nas, no, kilka minut temu, z trudnościami. Tak szczerze. No, jak porównuję do Krakowa, to tu jest totalny luz. Nie porównujmy do Krakowa, jesteśmy w Tarnowie, panie marszałku. W stosunku do oczywiście tego ruchu tydzień temu, dwa tygodnie temu, no to troszeczkę więcej samochodów. Oczywiście może nie więcej samochodów, ale więcej pieszych na ulicach, w związku z tym czas przejścia pieszych przez przejście skraca możliwość przejazdu. Czy były jakieś nerwowe sytuacje, widział pan, na skrzyżowaniach, przy przejściach dla pieszych? Ja myślę, że wszyscy do tego jesteśmy przyzwyczajeni, że 1 wrzesień to jest natężenie ruchu, to przede wszystkim każdy rodzic chce dziecko podwieźć pod samo wejście do szkoły, tutaj się zatrzymuje i myśl już ja wiem, że pan marszałek jechał z Pleśnej, bo to zdradźmy słuchaczom, tym, którzy nie wiedzą, że pan marszałek właśnie tam, w pobliżu Pleśnej zamieszkuje. No to gdzie było najtrudniej? Po drodze? No myślę, że tutaj Krakowska właśnie... Remontowany odcinek. Dokładnie, więc tam ten ruch tydzień temu i w ogóle jak rozpoczęto remont, to on jest tam bardziej wzmożony. Natomiast też w tej chwili widać, że wielu kierowców wybiera ulicę Warsztatową i próbuje tutaj od tej strony bardziej na północ wciskać się do Tarnowa. Abyśmy wszyscy dziś Warsztatowej nie wybrali, bo tam utkniemy na dobre. To od razu apel do kierowców. No ja tamtędy jechałem i jakoś źle nie było i przyjechałem o wiele szybciej, aniżeli właśnie tutaj koło dworca autobusowego. Panie Ale marszałku. To jest zależnione też od czasu, prawda, przyjazdu, bo też są właśnie te takie szczyty komunikacyjne, czy oczywiście potem w ciągu dnia zdecydowanie już jest łatwiej tutaj przez Krakowską. Ja dziś przyjechać. Apelowałam już do słuchaczy, żeby wybierając się gdziekolwiek, no po prostu rezerwować trochę więcej czasu. Czy pan to zrobił? No dokładnie, tak. I przyjechałem jeszcze 10 minut. A ile wcześniej, panie marszałku, pan wyjechał z domu? To znaczy, ja zawsze wyjeżdżam wcześniej, bo nie lubię się spaźniać, wolę nawet jak jestem gdzieś... No nic miłego, rzeczywiście. Gdzieś, żeby przyjechać ewentualnie 5 minut wcześniej, a nie żeby się spóźnić. W związku Panie z tym marszałku, nie ma tych nerwów później. Jesteśmy tu dzisiaj przy szkole. Jesteśmy na jednym z najbardziej newralgicznych tarnowskich skrzyżowań. Jesteśmy na ulicy i widzimy, że zarówno z naszej prawej, jak i lewej strony ten ruch jest płynny, ale wzmożony. Panie marszałku, to w ramach akcji Zwalniam przed szkołą. Ja przypomnę naszym słuchaczom, to jest akcja Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego i tarnowskich komend policji oraz komend powiatowych. I teraz tak, czy taka akcja Zwalniam przed szkołą nie powinna odbywać się częściej, aniżeli tylko 1 września? Bo dzieci mamy na drogach i na chodnikach cały rok. Za chwilę jesień, będzie ciemno. Będzie szybko zapadał zmrok. Może to jest jakiś pomysł na poprawę bezpieczeństwa? Zgoda. Rozmawialiśmy przed chwilą już z panami policjantami. Policja jest z nami, rzeczywiście. Dokładnie, tak. I również za chwilę mamy spotkanie w Tarnowskim Mordzie, gdzie będziemy rozmawiać o kolejnej takiej akcji. O akcji przede wszystkim informowania pewnej profilaktyki dotyczącej na przykład korzystania ze ścieżek rowerowych, bo też musimy dostosowywać się do nowych wyzwań. Powstaje nam pewna infrastruktura, powstają pewne zdarzenia, i dzisiaj jest ważne, żebyśmy użytkownikom pokazywali właśnie, jak z tej infrastruktury korzystać, jak zachowywać się bezpiecznie. Ja myślę, że też jeżeli chodzi właśnie o temat zwalniam przed szkołą, zwalniam ale w ogóle, nie ale tylko w ogóle, przed szkołą. Tak, i w terenie zabudowanym, bo popatrzmy na to, że często wjeżdżamy do miejscowości, tam jest 30 km na godzinę ograniczenie, natomiast wypadki nie zdarzają się przy szybkości 50 km na godzinę, tylko czasami przy 130 na godzinę, które na przykład kierowcy przekraczają dozwolone szybkości. Panie marszałku, jeśli pan pozwoli, ja króciutko przytoczę fakty. Przypomnę, my dziś znajdujemy się przy ulicy Sitki, ale druga odsłona tej akcji, tam dziś też będziemy, jest przy szkole podstawowej numer 11 integracyjnej przy ulicy Mościckiego, w powiecie zaś w Skrzyszowie, w Tarnowcu, w Łętowicach. I jeszcze krótka statystyka wakacji, jeżeli pan pozwoli. 4 wypadki w regionie tarnowskim z udziałem dzieci. 3 dzieci rannych. Jedno dziecko nie żyje. To 11-latek z Gromnika, który właśnie na rowerze wjechał prosto pod samochód. Ja się tak zastanawiam.
Mam takie pytanie do pana i ciekawa jestem, co pan na to powie. Czy nie uważa pan, że noszenie elementów odblaskowych powinno być absolutnie obowiązkowe i obligatoryjne, zarówno w terenie niezabudowanym, co już się dzieje, jak i w terenie zabudowanym? Czy to poprawiłoby bezpieczeństwo? No wszelkie formy związane z oznakowaniem pieszych na drogach, bo zobaczmy, że nawet i w terenie zabudowanym często jest tak, że są stare oświetlenia. Ilość tych luksów na metr kwadratowy często jest niewystarczająca, że tych pieszych czy rowerzystów nie widać. W związku z tym moim zdaniem no, warto inwestować w wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, które będą powodowały z jednej strony właśnie oznakowanie użytkowników ruchu drogowego, bo każdy pieszy jest również użytkownikiem ruchu drogowego. Najmniej chronionym. W ogóle najmniej chronionym. Ale też myślę, że tutaj bardzo dużo mamy wszyscy do zrobienia. Przede wszystkim szkolenie kierowców, żeby zwracali uwagę właśnie na rowerzystów, na pieszych. Często ja też jeżdżę na rowerze i często zdarzają się takie sytuacje, że kierowcy tuż przed skrzyżowaniem na przykład wyprzedzają, po czym gwałtownie hamują, stwarzają zagrożenie dla tych ludzi, którzy nie mają takiej ochrony, jak właśnie ci pasażerowie. Panie marszałku, wróćmy do tych elementów odblaskowych, bo my Polacy jesteśmy takim narodem, jeżeli nam się coś nakaże bądź zakaże, to mając odpowiednie normy i regulacje, my się po prostu do nich dostosowujemy. Nie mamy odpowiednich regulacji prawnych, które by nam nakazywały nosić elementy odblaskowe w terenie zabudowanym, czyli w mieście. Co zrobić zatem, żeby taką regulację prawną stworzyć? Lobbować do posłów, prosić posłów, interpelować? Czy pan może to zrobić jako wicemarszałek Małopolski? Znaczy, na pewno możemy tutaj naciskać na parlamentarzystów o podjęcie pewnych regulacji prawnych dotyczących w tym zakresie, wykorzystując oczywiście ekspertów, którzy również mają bardzo duże rozeznanie. Natomiast myślę, że też bardzo ważna jest profilaktyka. I przede wszystkim rozmowy z mieszkańcami, ale również przekazywanie tych elementów odblaskowych. Myślę, że tutaj najlepszymi takimi mentorami w tym zakresie to właśnie są młodzi ludzie, to są właśnie uczniowie szkół. Jeżeli tutaj będziemy współpracować właśnie ze szkołami podstawowymi, z gimnazjami, będziemy rozmawiać z młodym pokoleniem na temat bezpieczeństwa, na temat zagrożeń i oczywiście będziemy im przekazywać te elementy, to oczywiście ten efekt będzie osiągnięty. Ja obserwuję też tutaj, jeżeli chodzi o Pleśną czy inne miejscowości, że też coraz więcej spotykając ludzi na przykład na terenie widać, zabudowanym, że korzystają, korzystają z tego. I też oczywiście tutaj musimy na to zwracać uwagę, żeby przy tych drogach powstawały chodniki. Ja tutaj też gratuluję i dziękuję tym wszystkim wójtom, burmistrzom, którzy tego typu działania podejmują. Ale nie wszędzie jeszcze są. Panie marszałku. Zgoda, ale też czy na chodniku, ja czy poza... Ja wiem, że wybrał się pan ostatnio na rowerze, na wycieczkę. Na wycieczkę nowo otwartą drogą rowerową, nazywamy ją sobie Velo Ostrów, to znaczy ja sobie ją tak nazywam, taka nazwa mi akurat pasuje, która prowadzi właśnie od mostu w Ostrowie do mniej więcej Radłowa, do okolic Radłowa. A wybrał się tam pan po to, że po naszej ostatniej rozmowie w studiu RDN Małopolska na żywo zwróciłam uwagę na pewne nieprawidłowości w oznakowaniu. Czy będzie lepiej? Czy tam pojawi się oznakowanie? Bo wiem, że również samochody tam wjeżdżają. Takie informacje do nas dotarły. To znaczy tak, oznakowanie na tej ścieżce rower jest, ono jest prawidłowo ustawione i ustawione zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury. Natomiast to, co rozmawiałem już w zarządzie dróg wojewódzkich, to, co wcześniej wspomniałem, za chwilę mamy spotkanie z dyrektorem zarządu dróg wojewódzkich. Czego tam brakuje, panie marszałku, na tej ścieżce? Ja myślę, że ta ścieżka przebiega w pewnym momencie po drodze gminnej. Jest moment taki, że jedzie się ścieżką rowerową, ona nagle się kończy, wjeżdżamy na drogę gminną. Ta droga gminna jest nieoznakowana. No w związku właśnie z tym będziemy rozmawiać, aby liniami poziomymi wyznaczyć właśnie, czy stworzyć taką ochronę dla użytkowników, właśnie dla rowerzystów. Myślę, że też brakuje takiego regulaminu korzystania z tej ścieżki rowerowej. A kiedy to wszystko, panie marszałku, bo musimy powoli kończyć, to jest o czym jakieś, mówimy, ma szansę się ziścić. Miesiąca czasu i myślę, że w miesiącu wrzesień, październik najpóźniej zostanie to zainstalowanie. Regulamin korzystania właśnie z ścieżki rowerowej.
Często zdarza się, że jeżeli jest ścieżka rowerowa, użytkownicy myślą, że możemy jechać całą szerokością. I to, co na przykład było dla mnie największym problemem, to są na przykład rowerzyści, którzy jechali pewną grupą, cztery osoby obok siebie. Niełatwo się było panu marszałkowi. I musiałem się zatrzymać, żeby oni przyjechali grupą i wtedy... Panie marszałku, ja pięknie dziękuję dzisiaj za to spotkanie plenerowe. Przypomnę państwu, że rozmawialiśmy z wicemarszałkiem Małopolski, panem Stanisławem Sorysem. Zwalniamy dziś, proszę państwa, nie tylko przed szkołami. Bardzo o to prosimy, bardzo apelujemy, bo jeżeli zwolnimy przed szkołą, a w pozostałych miejscach naciśniemy na gaz, to dobrze nie będzie, a ma być dobrze, prawda? Tak jest, zwalniamy przez cały rok w terenach zabudowanych, zwracając uwagę i na pieszych, i na rowerzystów, nie stwarzając zagrożenia w bezpieczeństwo ruchu. Pięknie dziękujemy, oddajemy głos do studia i do usłyszenia.